Jaki optymalny ma być poziom nawilżenia w domu? Najbardziej obiektywnym sposobem, by sprawdzić poziom nawilżenia powietrza, jest wilgotnościomierz, czyli higrometr. Optymalny poziom nawilżenia powietrza w domu zawiera się pomiędzy 40 a 60%. Wartości poniżej oznaczają, że powietrze jest zbyt suche, co nie jest korzystne dla zdrowia, ale także dla roślin oraz drewnianych elementów wyposażenia wnętrz. Natomiast wartości powyżej oznaczają nadmierną wilgotność w powietrzu, która sprzyja namnażaniu się grzybów i pleśni. Dlatego tak ważne jest dbanie o optymalny poziom nawilżenia powietrza w naszych domach. Jaki nawilżacz kupić, jeśli w moim domu są zwierzęta? Jeśli jesteś właścicielem zwierzaków, polecam zakup nawilżacza ewaporacyjnego. To najzdrowsza, całkowicie naturalna i bezpieczna dla zwierząt technologia nawilżania powietrza. Zdecydowanie odradzamy używanie nawilżaczy ultradźwiękowych. Ultradźwięki mogą być uciążliwe dla zwierząt, ponieważ ich słuch jest znacznie bardziej wrażliwy niż człowieka. Ultradźwięki mogą powodować rozdrażnienie. Jaki nawilżacz kupić, jeśli posiadam w domu dużo roślin? Wszystkie nawilżacze są bezpieczne dla roślin. Nawilżacze ewaporacyjne, pracujące w trybie ciągłym, zapewniają stałą wilgotność powietrza przy niskim koszcie energii. Z kolei nawilżacze ultradźwiękowe zapewniają natychmiastowe nawilżenie nawet bardzo suchego powietrza, tworząc idealne środowisko dla kwiatów i roślin zielonych. Jaki nawilżacz kupić w przypadku twardej wody? W przypadku twardej wody zalecane jest korzystanie z nawilżaczy ewaporacyjnych. Jeśli posiadasz ten ultradźwiękowy, konieczne jest użycie zmiękczacza wody w kartridżu, aby zawarte w twardej wodzie minerały nie uszkodziły membrany ultradźwiękowej. Dlaczego na filtrach w nawilżaczach ewaporacyjnych robi się żółty osad? Za zmianę koloru filtrów w nawilżaczach ewaporacyjnych odpowiedzialny jest skład wody. Woda bogata w składniki mineralne szybciej odbarwi filtr. Co ważne, sama zmiana koloru filtra nie jest wskazaniem do jego wymiany. Należy go bezwzględnie wymienić, jeśli jego włókna ulegną stwardnieniu na skutek gromadzących się osadów, ponieważ nie będą one prawidłowo nasiąkały wodą. Jeśli filtr zacznie wydzielać nieświeży zapach lub upłynie termin jego użytkowania wskazany przez producenta, również wymień go na nowy. Dlaczego filtr w nawilżaczu ewaporacyjnym po krótkim czasie wydaje nieprzyjemny zapach? Jednym z powodów nieprzyjemnego zapachu filtra w nawilżaczu ewaporacyjnym jest niewystarczająca konserwacja i czyszczenie urządzenia. Woda w zbiorniku nawilżacza powinna być systematycznie wymieniana, a sam zbiornik czyszczony i odkamieniany. Kolejnym czynnikiem może być jakość samej wody. Ta mocno zanieczyszczona może mieć wpływ na zapach wydobywający się z urządzenia. Dla większej higieny polecamy używanie i regularną wymianę kostki uzdatniającej wodę, która dzięki stopniowemu uwalnianiu jonów srebra zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów. Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie tabletek higienizujących Stadler Form, które zapewniają czystość wody i sprzętu.